Już po raz 10 Polpharma organizuje akcję Strefa na Zdrowie, której celem jest ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich osobom powyżej 40 roku życia. Program bezpłatnych badań rozpoczął się na rynku miejskim w Starogardzie Gdańskim, ale mobilne gabinety zawitają jeszcze do 5 innych miast: Rybnika, Kobyłki, Sieradza, Przemyśla oraz Nowej Dęby. To, co jest dla nas najważniejsze, to żeby trafiać bezpośrednio do pacjenta, żeby zaoferować możliwie atrakcyjne badania. W tym roku są to badania okulistyczne, pulmonologiczne, kardiologiczne i diabetologiczne. Będziemy się spotykać z pacjentami w 6 miastach Polski. Zaczynamy w Starogardzie. Pacjenci się badają, korzystają z badań, rozmawiają z lekarzami. Myślę, że są zadowoleni z tego, że po prostu my przyszliśmy do nich, a nie, że oni muszą stać w kolejce do lekarza. Co jest szczególnie teraz ważne w czasie po-covidowym, gdzie to zdrowie jest mocno zaniedbane, bo tak naprawdę w tym czasie te wszystkie wizyty zdalne, brak kontaktu bezpośredniego z lekarzem odbił się bardzo na zdrowiu Polaków. W akcji równie istotna co badanie jest spokojna i rzeczowa rozmowa między pacjentem a lekarzem. Tych pacjentów akurat jest tyle, że starcza nam na taką naprawdę rozmowę od serca, żeby dowiedzieć się, co mu dolega. Czasami nawet rozmowa tutaj u starszych osób na zasadzie takiej trochę psychologicznego wsparcia w dobie COVID-u też jest ważna. Chcielibyśmy tutaj pomóc pacjentom, żeby wychwycić pewne takie symptomy, które mogą zapobiec w powstawaniu choroby, a jeśli ona już jest, to też żeby nie przeszła w jakiś cięższy stan, poradzić, co dalej, pokierować, jakie badania ewentualnie dodatkowe wykonać, czy jak nawet zmienić tryb życia, żeby zapobiec wystąpieniu takich schorzeń przewlekłych. Tegoroczna akcja jest również skierowana do uchodźców z Ukrainy. Wszelkie informacje na temat programu są dostępne w języku ukraińskim, co na pewno zachęci gości zza wschodniej granicy do skorzystania z darmowych badań. Ja miałam już pacjentów, którzy byli z Ukrainy. Cieszyli się z tego, że mogę porozmawiać ze mną na ukraiński język, że ja mogę ich zrozumieć i mogę im pomóc i zlecić jakieś tam badania albo leki, że oni mogą dostać taką pomoc. Rozumiem, że ludzie, którzy przyjechali z powodu konfliktu wojennego, oni jest zestresowani i oni jest zdenerwowani, tak zmęczeni tej sytuacji, która teraz jest w Ukrainie. I oczywiście na fonie tego stresu jest dużo tego nadciśnienia, jest problemy ze snem. Spotkanie przez nas pacjenci bardzo sobie chwalą program bezpłatnych badań i konsultacji organizowanych przez Polpharmę i przyznają, że akcja jest bardzo pożyteczna. Jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że teraz wszędzie są kolejki, człowiek nie pójdzie nigdzie, bo tu trzeba czekać 2 miesiące, tu trzeba czekać 3 miesiące, więc jest okazja, więc korzystamy. Na co dzień pracuję, wiadomo, w tygodniu się pracuje, nie mamy tak za bardzo czasu, jesteśmy zabiegani, a sobota jest takim dniem wolnym, w którym każdy chętnie przyjdzie i skorzysta z takich badań. No a prywatnie to też się płaci, ale też trzeba czekać w kolejce. A teraz jest taka okazja, dlatego skorzystałam. W Starogardzie Gdańskim w programie wziął udział wielu pacjentów, ale na tym nie koniec. Już 28 sierpnia Strefa na Zdrowie Polpharmy odwiedzi Rybnik, a potem jeszcze 4 inne miasta. Akcja potrwa do 25 września, dlatego warto wykorzystać chwilę, aby odwiedzić mobilny gabinet. Polecamy również zobaczyć na lokalnym forum międzysektorowym rozmawiano o wyzwaniach ekologiczno-społecznych oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.